Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Demony Diaz i zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Nio 2. No i kontynuujemy nasze zadanie poboczne, w którym to ostatnio się trochę zakręciłem, dlatego że trafiłem do pierwszego chramu, jaki mieliśmy. No ale wiem już dokąd trzeba przejść, także mam nadzieję, że jakoś to po prostu będzie. No jest to, nie ma co mówić, ale dość zagmatwane miejsce. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy przejść po prostu tam, na drugą stronę. Zobaczmy, czy tak faktycznie nie będzie, bo tak mnie prowadzi radar. I ten odcinek, podobnie jak ostatni, będzie też bez kamerki. Przepraszam, że właśnie w poprzednim materiale zapomniałem wspomnieć, dlaczego jej nie ma, aczkolwiek to już mówiłem parę razy w tej serii, że jeżeli jej nie ma, no to po prostu oznacza, że nagrywam o takiej ekscentrycznej, najczęściej wczesnej porze, że po prostu ta kamerka by się nie sprawdziła, bo mimo wszystko, mimo zasłon, to oświetlenie by mnie zniszczyło, green screena by nie było i byłby wielki kwadrat jakiś w... na dole ekranu i by nam zasłaniało za dużo miejsca, także z tego to po prostu wynika jakby, nie? I tak to wygląda. Dobra, spróbujmy teraz tędy przejść, skoro już mogę. Nie wiem, czy ja tutaj byłem na dole. Wydaje mi się, że tak. Tak, na pewno. Chyba. Na pewno chyba. Ale tu już mnie nie było. Ej, zmieniłem postawę. Mi nie przełączyło. W sensie klikałem, aby mi przełączyło na średnią. No okej. Sandały Yamabushi, Odachi Takahiry. Zobaczmy. Ktoś mnie atakuje. Jest generalnie takie Odachi jak mam, tylko że trochę wyższej jakości. I bardzo też dziękuję za wyjaśnienie zasad działania tej misji, to znaczy warto będzie ją powtórzyć, abym mógł po prostu i tak zdobyć platynę i wybrać nieco inną stronę tego konfliktu. Co do wyboru konfliktu i strony, to podobno też właśnie ja to wybrałem, tylko że po prostu przeklikałem opcję, co było mało rozsądne, i tam podjąłem decyzję o pomocy temu panu. Także już dokończymy sobie to po jego stronie. Mam nadzieję, że później jak to powtórzę, to będę znowu w stanie zmienić stronę. Bo nie ukrywam, że szkoda by mi było jednak, wiecie, powtarzania tego. Przecież domyślam się, że gdybym miał taką potrzebę, to nawet na NG+ mógłbym to zadanie wykonać i wtedy mieć platynę, aczkolwiek nie wiem jak to wygląda. Punkty zdobyte za wprawę w walce o Daci. Proszę bardzo. Dobra, ale najpierw sprawdzimy sobie dół. W takim wypadku. Nie cierpię przeciwników, którzy hełm mają, nie? To jest tragedia. Ale można sobie z tym poradzić. No nie, no chciałem go... Kurde, chciałem go rozdeptać tutaj. Co ty wyprawiasz? O. Ninja. Dobra. Poradziłeś sobie z tym swoim? Nie? No to ci nie pomogę za to. Coś ty mi zrobił tutaj. Słyszę kota. Chyba u góry. To było do mnie? Dobra, no. Przyznam, że tą kusarigamą to robi robotę. Wyjątkowo. Oj, to będzie bolesne. Jeden strzał. Coś pięknego. Ej, pode mną jest skarb jakiś. Ja tylko tutaj zawitam po skarby, które mamy w tym miejscu. Tu jest kotek. Wow. A ja tam nie byłem, bo jadłem, poszedłem. Ale jaja. Znaczy to było tak oczywiste. Ja nie wiem, o czym oni myśleli, serio. Masz tutaj kocia? Upewnij się tylko. Tak, to jest to miejsce, dobra. A więc tędy przejdziemy sobie teraz już. O właśnie, bo tutaj trochę ich jeszcze zostało. Mam dwóch towarzyszy, można powiedzieć, w tym momencie. Także nasi przeciwnicy nie mają totalnie żadnych szans.
sobie tylko eliksiry pozbieram na nich. To mi się podoba. On nie żyje. No pewnie. O! Nie wiem, czy to zdążyło zadziałać. Wezwał wsparcie. Chyba tak. Ej! Co tu? O mój Boże, już myślałem, że mi się odpaliła ta... A Jezu, wszystko wina tego gościa. Że poległ. Bo przez to jego wojownik, który siedział na nim, rzucił się w moją stronę. Wiesz, co najlepszego zrobiłeś? Wszystko to twoja wina. Absolutnie wszystko. Wachlarz. Okej. Nie no, chyba nie zginę tutaj po drodze do miejsca śmierci. Mógłbym skorzystać, wiecie, z odzyskania ducha opiekuńczego i Amrity, która tam jest. No ale nie sądzę, żeby to było niezbędne w tej sytuacji. Myślę, że będą trochę gorsze, ponieważ... No co by nie mówić, to jednak aż tak daleko od tego miejsca nie znajduje się. No nie, no uchylił cię. O, jasne. Jak już walczysz, no to spoko, ja sobie wyzbieram te skarby, ale... Nie rób tego na własną rękę, okej? Okay? Teraz wstał! Czyli wtedy go zaskoczyłem. Dobra, pogłaszczmy go. Właśnie chciałem powiedzieć, że ktoś mnie tutaj zauważył, bo słyszałem go. Ło! To musiało boleć. Użytkownik arkebuza. Ej, no ale trochę Kimu zjadł ten kot. Tym uderzeniem, serio. Może brzmieć i wyglądać śmiesznie, ale tak działa. Teraz ja trochę mu przeszkodziłem. O nie! Sio pierdziele, ale bo blisko. To on uderzył kota? Niemożliwe. Mam nadzieję, że nie. Dobra, to jest dalsze przejście. Widziałem to. Oj, to by było bolesne. I to już nie ma żadnych wątpliwości co do tego. To jest chram. I level już, dobra. 37 eliksirów w magazynie, pięknie. Więc tym razem myślę, że zainwestuję w budowę, żeby troszkę zwiększyć jednak moje HP. O nie. Tamten siedzi i wydaje, że nie słyszę. Ale to dobrze, może uda mi się go zbackstabować. Nie wiem, czy mu kamera się nie zmieniła. Ale spoko. A ten drugi, jak widzieliście, po tym pierwszym ataku siedział i udało, że też nie widzi, co się dzieje. No, z Nio to skradanki na pewno nie będzie z tak inteligentnymi przeciwnikami. Na szczęście. Gdyby byli bardziej ogarnięci, to byłaby, no, masakra tutaj. Ale głośno ten chram słychać. Czy on chciał wezwać wsparcie już, serio?
totalnie nic nie może sam ogarnąć. Wstyd! Zaraz. Tu było takie jedno miejsce, do którego chciałem pójść. Tu jest chram, to okej, ale... tu nie. Ale też mnie tutaj nie było. Oj, to zaboli. Przywitajmy się może najpierw. No, co dostaniemy w zamian? Nawlekacz monet. No nie powiem, czy ma coś fajniejszego, no ale okej. Może być nawlekacz monet. Marzyłem o takim naprawdę. Właśnie o to miejsce mi chodziło. Oj, ale zabolało. Może mimik w końcu, co? Dawno nie było. Nie. Wachlarz Odachi. Taka Hiry. No zobaczmy, bo to moje nie jest wybitne. Kurde, wszystko mam takie ekstra, nie? Poza moją bronią. Typowo! Ale włócznie nawet jakąś lepszą mam. Odachi, Takahiro. Tu była włócznia. Nawlekacz monet. Włócznia kapitańska. Ki przy silnym ataku minus 8%. Super sprawa. Dobra. Czyli teraz można powiedzieć, że wszystko tutaj zrobiłem, co było do zrobienia. Także teraz mam czyste sumienie. I możemy się zabierać do chramu, aby się troszeczkę jeszcze zregenerować. I pójdziemy w końcu na drugą stronę. Gdzie, podejrzewam, czeka nas już finał tego zadania. A przynajmniej wypadałoby. O. What the... Chodźmy na dół. Zamordowali yokai. Rzadkość! Oj, dziękuję za uratowanie mi życia, tym razem na serio. Bo niesamowite, co zrobiłeś. O, teraz może nie. Znowu dać ci taka Hiro. No i będzie dużo przedmiotów do przerobienia. Znaczy do złożenia w ofierze. Dobrze. Ostatnio naprawdę masę dostałem tych eliksirów w związku z tym, więc... Brzmi świetnie. Ej! Jak on mnie nie zauważył? Przecież się patrzy na mnie. Jezu, ale ile życie masz? Czas na źródełko. Na szczęście on nie wchodzi tym razem. Ostatnio tak było. Jak to będzie waszym przywódcą? W sensie, czy to będzie boss na pewno? Ała! Jezu, z 3 metrów spadłem mu na kręgosłup, czajcie. Ci jak już się tam czają. Hmm.
No, pięknie. Leć tam. Szkoda tylko, że ze skarbami, no ale cóż. Przejdę dookoła dla pewności. Żem ich w dwa ognie. O, wstał! Ha, dobra, czyli on był już osłabiony, ale nie powalony jeszcze. Tak to rozumiem. No nie zwróciłem uwagi na to, wiecie, co on mówił, bo nie czyta napisów podczas walki. Aż tak dokładnie. Japońskiego nie znam biegle, więc nie rozumiałem, co on powiedział. To jest akurat ten minus gry z oryginalnymi głosami, bo gdybym grał po angielsku, to bym słyszał dokładnie i rozumiał, co on mówi. Bez konieczności czytania. No dobra, to mamy finał misji, tak jak sądziłem. Tutaj był boss. No i teraz też! Ja pierdzielę, więcej was, nie? Czterech koleci na raz, serio. No rozumiem, że oni nie są jacyś wybitni, ale... Ale i tak. Ała? Nie kamień! Lecz się! Oj, to jest bez sensu. To jest najokej. I właśnie jego stronę będziemy musieli wziąć jak coś. Aha, nie trafiłem go ani razu. O kurde, podwójne. Nie no, koleś nie ma szans. O Jezu! Co my z nim zrobiliśmy najlepszego? Nie trafiłem. Nie no, walka z ludźmi to do tej pory nie jest jakimś wyzwaniem za bardzo. Nawet solo jak się walczyło. Chyba, że z duchami opiekuńczymi, nie? Zaczynałem nadrabiać, no to wtedy jest problem. Widzisz, nigdy nie lekceważ i okej. Musimy go zabić teraz. Czyli tutaj już nic nie zrobimy, tylko w tym miejscu możemy iść naprzód. No dobra, zróbmy to w takim razie. Zadanie ukończone, kontynuować, rzecz jasna. No i czy będzie jakaś cutscenka w tym momencie? Nie ma. Ten samuraj jest uparty jak osioł. Trzeba wbić mu do głowy trochę rozsądku, ale zgoda, niech zachowa głowę. Tym razem. Zdaje mi się, że twoja pozycja była nie do pozazdroszczenia. Mam u ciebie olbrzymi dług. Możesz powiedzieć temu głupcowi Katsui, że już nigdy nie powinien lekceważyć yokai. No, przyznam, że coś jest na rzeczy. Faktycznie, patrząc na to, jak został zmasakrowany dosłownie przez nas. No i zadanie zmierzchu nam się zaktualizowało. I moi drodzy, w tym momencie, z tego co widzę, to mamy zrobione wszystkie zadanka poboczne w tym miejscu. Także tutaj mi brakuje Kodamy. A myślę, że moglibyśmy ruszyć tutaj. To jest zadanie główne, zadanie fabularne, ale podejrzewam, że jestem w stanie przez to bardzo szybko przejść po prostu. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo no jako tako pamiętam rozmieszczenie w tej misji wszystkiego. Zobaczymy, czy tak będzie, czy to się da, coś się zda. Więc możecie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli powtórzymy jakieś zadanie, to właśnie macie tak, jakbyście go nigdy nie wykonywali. W sensie, z tego co mi się wydaje, to wszystkie skróty... O Jezu. Wszystkie skróty będą zablokowane. Zobaczmy. No, są zablokowane, jak widzicie. Wszystkie skarby się zresetowały i tak dalej. Także jeżeli gdzieś było coś wartościowego do podniesienia, na przykład jakiś kamień duszy chociażby, no to warto powtórzyć sobie taką misję, dlatego że możecie właśnie sobie tam w takiej misji nafarmić bardzo ładnie tego, czego wam brakuje. No, ja nie będę z nimi walczyć, bo nie ukrywam, zależy mi po prostu na Kodamie. Natomiast, no, gdyby ktoś potrzebował, jak najbardziej. No, te kamienie akurat może będę niszczyć w miarę możliwości.
uwagi na to, że to są jednak zasoby Amrity i kamienie mogą mi wypaść, kamienie duszy, które są bardzo uniwersalne. Ale no, też w granicach rozsądku, nie? Jezu, wydam mieć tam muzyczkę do ucieczki. Pięknie, ale zobaczcie, jak szybko można przejść przez tę misję. Serio, to jest niesamowite. Wystarczy trochę ją pamiętać i... no nie ma porównania żadnego. Z tym akurat zawalczę, bo bym nie wyszedł. Koleś się nawinął. W ogóle nie wiem po co. Przeskoczyłem małpę! I własną zdolnością, ale to było dobre. Serio? Nie wierzę. Nie wierzę w to, co chcieli zrobić. Mamy skrót do chramu chyba w tym momencie, jeżeli nie pamięć nie myli. Dokładnie, który no... mam nadzieję, że mi się nie przyda, delikatnie mówiąc. Ale nigdy nie wiadomo. Na szczęście wiem, gdzie jest ta Kodama. Ja wiem, że to nie tu. Bowiem ja szukam tego wyjścia jakby. Nie tu. Wydaje mi się, że... to mnie chyba tu kieruje? Znaczy tam. Czyli źle wyskoczyłem. Dobra, gin. Nie macie wrażenia, że określenie tu kieruje brzmi troszeczkę japońsko? W sensie, jakby ktoś nie znał polskiego, to można by odnieść takie wrażenie. O! Tak brzmieniowo, nie? Potrzebuję drabinki, aby dostać się do mojego upragnionego miejsca. Ewentualnie tędy po prostu wejdę? Może? To mnie na pewno tam zaprowadzi, do tego miejsca, o którym ja myślę. O mój Boże. Żeby to było to miejsce. Ej. Czy to jest to miejsce, naprawdę? Tak, to jest to miejsce! O mój Boże. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już prawie na końcu misji. Czajcie. Jak szybko można było to zrobić? Na dół! I chram. Ha! Małpa porobiona. Uff, w ogóle prawie level. 1500 Amrity do poziomu kolejnego, jak to w ogóle niebywale szybko leci teraz, nie? Jestem w szoku. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. W sensie, no serio. O nie, dobra, zabijecie. Myślałem, że zginie od upadku, mimo że skrzydła ma. O nie. Mimik przecież. Musimy gest powtórzyć, to jest kopia nas. Takie chodź, coś ten deseń, okej. Tędy? Tak, to jest to! Cieszył się, dlatego nas nie zaatakuje, tylko da nam nagrodę. I zniknie. Bye bye! Gest wielka radość. Pierwszy raz mi się to udało w tej serii zrobić. Także miło.
Boże, to będzie traumatyczne, coś czuję. Ej, jednak nie. Dobra, to było w miarę proste. Tak, ja tutaj chcę skakać. A przynajmniej tak mi się wydaje. Że ja tego chcę. Klucz muszę jeszcze zdobyć, a to jest ten problem, bo nie wiem gdzie. Może z niego? Boże. Serio nie pamiętam, z kogo ten klucz leciał. Ale muszę tamto przejść otworzyć z prawej strony. Aha. Okej. I tu jest Kodama, słuchajcie, w tym miejscu. Tylko właśnie, klucz! Klucz, 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 teraz. Ej, tutaj chyba z kogoś wypadał. Mam taką nadzieję przynajmniej. O ty. Jest. Serio? Chyba tu sami jesteśmy. No chodź tu, małpo! Dobra. Eliksiry, ciężki topór. No i nic. Aj, to chyba wcześniej było do zdobycia, jednak. Nie, jest klucz do bram zamkowych, dobrze. Dobrze, dobrze, pierwsza myśl najlepsza, słuchajcie. A zatem... jeszcze możemy się wymienić. Dzień dobry. Proszę bardzo, to podwójne uczy katana. Bez przywitania, wybacz, mam nadzieję, że to nie ma wpływu na nic. Ale spieszę się. Tym razem. No. O. Sarigama i owoc. Fajnie. Nie no, super. Fajna broń. W niej jeden z niej korzystałem, ale no tutaj to niezbyt. Dobra, wyleczę się dla pewności. Wiem, że mam prawie full HP, ale nie chcę, żeby ktoś mi tutaj zaraz na strzałę wziął. I teraz już ostrożnie, ponieważ to jest teren, którego nie znam. Nie byliśmy tutaj jeszcze. Tam ktoś stoi. A, stał. Już głowy nie ma. I tu rzekomo gdzieś będzie Kodama. Mam nadzieję, że nie wcześniej, bo się załamie. To wygląda bardzo podejrzanie, bo... słyszę. Ha! Jesteś! Wszystkie Kodamy, ale sprawdziłem do końca to miejsce. Wygląda bardzo podejrzanie, dlatego że... to jest jakby dom samurajów? I mam wrażenie, jakby tu miały być jakieś pułapki wszędzie, gdzie ktoś mi ze ściany wyjdzie nagle na plecy. Jest kotek nawet. Ciekawe, czy koty wszystkie znalazłem do tej pory w grze. Czy jest jakieś osiągnięcie za to na przykład, żeby pogłaskać wszystkie? Ha!
Proszę bardzo. Tak to jest połączone. No, w tym miejscu akurat byliśmy. Teraz tylko znaleźć drogę na dół. Musiałem to zrobić, żeby chwilę czasu uzyskać. Właśnie dlatego. Że pamiętałem, że ten samuraj to niestety jest i okej. Pamiętam, że na dole gdzieś to było. W sensie oczyszczenie krainy, okej. Chyba nawet mówiłem wtedy w tym odcinku, że... Kurczę, gdybym wiedział, to bym poszedł razem na dół, a nie krążył tyle, nie? Także schodków po prostu szukam. Przeskoczyłem to? Wow! Kat Rokurokubi. Czy to chyba oznacza też, że otrzymaliśmy jakiś tam wpis nowy? Tak mi się zdaje. Tu jest zejście. Dobra, tylko brakuje. Nie wierzę, zmiażdżył mnie! Kurde, serio! Ile ja do przejścia teraz będę miał? O Boże! Nie no, muszę to odzyskać, słuchajcie, po prostu. To jest ten moment, że tu... Ej, miałem szczęście. Boże, miałem chyba 13% na to, że to się stanie. A duch opiekuńczy do mnie wrócił. Dobra, niech będzie awans. I siła. Po prostu. To brzmi jak naprawdę idealny plan. Serio. Mam 21 tysięcy, także normalnie to ja bym sobie z tego zadania wyszedł, ale... No właśnie z uwagi na to, że to jest aż tyle tysięcy, to jednak nie chcę ich marnować. W związku z czym, jednak postaram się z tego zadania wyjść drogą normalną, czyli pokonaniem bossa, który tutaj był. No i nie był to też boss jakiś, pamiętam, mega trudny, bo... Pamiętam, że nawet wam powiedziałem, no dam się, może mu zabić, Jezu, żebym tylko z nim nie wygrał, ale ostatecznie ambicja jednak wzięła górę i pokonałem go za pierwszym razem, więc tak to u mnie wyglądało. Myślę, że teraz po prostu nie będę tam nigdzie skręcać, tylko wejdziemy sobie od razu do bossa. Zobaczymy, czy tak w ogóle można to zrobić, bo szczerze mówiąc tego akurat nie jestem pewien. Czyli jakby wiecie, na wprost muszę pójść i tyle. Nie, to tak nie działa. To już jest sygnał, że coś jest nie tak, że człowieka pozbawiacie kij, a on może atakować. To tak nie działa, pamiętajcie. Tylko yokai tak mają. Także to jest od razu taka
sytuacja, że wam się powinna lampka zaświecić, nie? Jeżeli macie gościa, którego bijecie i nic mu się nie dzieje, kiedy traci stamina. To jest tak bardzo ewidentne, że coś jest nie halo. O! To jest miłe zaskoczenie, że aż tak to odczuł. Proszę bardzo. I proszę o oczyszczenie. Aha, czyli jednak to był... A, to był Yamamba gdzieś tutaj, a nie na dole. Ja pierniczę. A, albo ty. A może to on był? Tak, to był on, dobra. Czyli podkreślam. Cały czas, jednak ta pierwsza myśl była dobra. Jednak. A. Dobra, odpocznijmy sobie w końcu przy tym chramie. Co też oczywiście da mi kolejne punkty Amrity. No dobra, potwierdzamy. Tylko czy to było na szczycie jakimś? Czy to było na dole? To tutaj było. O kurde, uderzył mnie jeszcze! Oby nie zabił tylko. Ej, tak miałeś? Nie wierzę. Znaczy, miałaś. Bez żart! Blokuj więcej! Proszę o to! O, właśnie. O. No ale bez żartów. Żebym zginął na bocie! No nie do czekania. Znowu przeskoczyłem. A ja amunicji nie mam na karabinie. Dobra, podpalona. Ostatni eliksir. I chyba po niej. Proszę bardzo. Moi drodzy, zadanie ukończone. Postaram się wam już tego nie pokazywać tak w przyszłości, w sensie takiego powtarzania. Natomiast myślę, że raz nie zaszkodzi na serię. Po prostu. Chyba, że podobało wam się, to dajcie znać proszę. Idźmy naprzód i zakończmy już po prostu to zadanko. Przy okazji też zgarniając, mam nadzieję, po raz kolejny nagrody za to. No, nie ukrywam, że byłoby świetne.
Dobra, to już ten opis doskonale znamy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. W następnym odcinku już myślę, że możemy w takim razie na spokojnie lecieć z kolejnym regionem. Tego Kodamę myślę, że sobie zdobędę między odcinkami po prostu. Także dziękuję bardzo raz jeszcze za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!